Trzeci odcinek Fabianowania na ekranie. Dzisiaj temat, który będziemy obgadywać, to będzie ostatni box Kill który wyszedł w tym roku Kill Team Termination. Do tej rozmowy będę z Mateuszem. Cześć, Mateusz. No, witam. Mateusz, który jest z nami i który gra jednego teama z boksa, więc na pewno będzie miał dużo do gadania. Um, Myśleliśmy, żeby przejść pierwszy i tak ogólnie obgadać trochę te teamy, co się dzieje w boxu i później przejdziemy na szczegóły jednym po drugim. Ogólnie tutaj w boksie Termination mamy dwie nowe ekipy, jedną Hordę i jedną Krasnalów. Krasnale, które są troszeczkę inne od Harskin Salvagerów, bo mamy tutaj takich, no powiedzmy typowych skutów od krasnali. Horda, która jest komponowana od ludzi z Jeans Cultów, Kultów, Brood Brother, trochę podobnie do Wedgardów, trochę podobnie do Blooded, ale zaraz w to wejdziemy. Eee, Mateusz wstępnie może chcesz coś powiedzieć o tym boksie? Ja mogę dodać, że to jest mój ulubiony boks z tej edycji. Ja uwielbiam oba te teamy. To prawda nie cierpię właśnie Jeans Cultów, ale ten team jest dziecinnie łatwo zrobić sobie na loyalistów. I na zwykłych ludzi to zresztą sam zrobiłem. No a drugi team to są Polacy w kosmosie, czyli skłoty, więc z założenia uwielbiam. Według mnie genialne, ale to sobie rozwiniemy temat potem. No dokładnie. Um, ja kojarzę teraz troszeczkę też te teamy, no bo grałem przeciwko, widziałem na stole, jak one się rozgrywają. Miałem takie wrażenie, że kiedy one wychodziły i patrzyłem na zasady, że one są no właśnie bardzo podobne do tego, co mamy, szczególnie Brute browser. Bo jak oglądałem no, operatywy, oglądałem też zasady, no to poznawałem takie zasady, które czytałem u innych. Um, czy ty miałeś też takie wrażenie? Znaczy, do pewnego stopnia na pewno Broad Brothersi to jest nowa wersja weteranów gwardii, i to jest dosyć powszechna opinia, która tam krąży gdzieś w odmętach filmowego internetu. Ale to nie jest do końca prawda, ponieważ no, ja sobie lubię dzielić teamy i generalnie tak z kompetywnego punktu widzenia, ponieważ dla tych, którzy nie wiedzą, to ja głównie wychodzę z tego punktu widzenia no to teamy są dzielone raczej na te bardziej shootingowe, na te bardziej yy, do walki wręcz oraz te hybrydowe no i o, li, o ile w są teamem shootingowym typowo, czysto właściwie no to Brod Brothersi są mimo, że zbliżeni to są jednak teamem hybrydowym i to zdecydowanie hybrydowym, może ta odnoga strzelecka jest u nich jednak silniejsza, to jest prawda no ale to jest już hybryda, a nie team shootingowy, więc według mnie to podobieństwo jest bardzo pozorne, ponieważ tam jest milion rzeczy, które różnią te teamy w głębi, ale na pierwszy rzut oka faktycznie jest tak, że no taka nowa wersja wetów, tylko że jakby dostali ogryna. Bliżej myślę, że to jest jednak nawet jeszcze bliżej do Bladet, o których już też wcześniej wspominałeś, że ten patriarcha to jest taki ogryn, że ten tam jakiś powiedzmy komisarz to jest trochę wersja tego Primusa i te teamy faktycznie są do siebie dużo bardziej zbliżone, no ale ilość. Różnica jest jednak zatrważająca, bo kill team to jest grasz szczegółów. I ja mam na przykład zupełnie inny feeling z grania bladadami i grania broadbrothersami i tu się nie zgadzam akurat z tą powszechną opinią, że one są aż tak zbliżone. To może wejdziemy zaraz w te teamy. Chciałbym zacząć od Ernkinów i Jagir, więc Tim Krasnali, który teraz się pokazał. Tutaj mamy ten sam schemat co do Harskin Salvagerów, czyli jeden lider i dziewięć e, specjalistów na stole. E, archetyp, który jest grany z nimi to jest infiltration i seek and destroy. Byłem bardzo e, taki zaskoczony, że tutaj nie było Recon. Wiesz co, no, mi się wydaje, że Recona tutaj nie ma, ponieważ to, by było, to byłby chyba martwy archetyp dla nich tak naprawdę. Ze względu na to, że oni są zwyczajnie trochę zawolni na to, żeby grać skutecznie Recona. I No to Second Destroy jest dla nich bardzo naturalne, ponieważ oni są strasznie deadly. Mogą na pierwszy rzut oka tak nie wyglądać, bo nie mają jakiś super ganerów, nie mają jakichś super Power weaponów, tylko Power Knife, y, ale w praktyce są bardzo deadly. No, no i ta infiltracja jakieś, dawanie tych, no boże, wszczepów, nie pamiętam, boże, jak się ten takop nazywa teraz. Będzie, że Mateusz nie zna takopów, nie znam nazw. Implant, implant, ha. Znam e, implant, no przejmowanie jakiś barykat i tak dalej. no je, Jest szczególnie w przypadku Nictyarka, no to jest dla nich bardziej intuicyjne. No, Recona pewnie też by się dało skutecznie zagrać, no ale taki wybór padł. Generalnie teamy w Kiltimie mają po dwa archetypy e, i moim zdaniem ten Recon byłby tutaj trzeci. Mój ulubiony, czyli Security w ogóle do nich nie pasuje, więc to zrozumiałem, że go nie ma. E, ale no z reguły mają dwa, więc padł na te dwa, które najbardziej są intuicyjne dla nich do gry i Recon moim zdaniem się zwyczajnie nie zmieścił. No rozumiem. No i mia Bardziej miałem takie oko fluffowe, nie, że skoro to są tacy skuci i ten Recon by im pasował, ale masz rację, oni zostają przy e, dwa kółka, cztery cale ruchu. E, nie, nie zmienili im na, na pięć, tak jak Salvagerów, więc możliwe bardzo, że, że ta wolność by im nie pozwoliła e, dotrzeć do punktów. Um, więc Steam, tak jak się mówiłem, komponuje się z 10 e, ciałów, do tego dwie zasady są e, m, zastosowane. Jedna się nazywa Dauntless Explorers. Nie będę oczywiście wszystkiego czytał, no, ale głównie można zrozumieć, że cztery e, operatywy będą mogli się ruszyć i repozycjonować przed grą. Druga zasada to jest resourceful, czyli oni będą stakować punkty. Im więcej będzie postaci jeszcze w grze ciał, no to tym więcej punktów będą zaliczać, i z tymi punktami będą mogli sobie dodawać albo apela, albo schilować sobie jakieś mundy. Jakie to no, gry pozwala, jakie to mówy pozwala, Twoim zdaniem? No, to przede wszystkim sprawia, że ten team jest grywalny. Dlatego na chwilę obecną, najgorszym matchupem, który jest w grze dla nich, no to są drudzy ludzi, no bo Polak Polakowi Polakiem, wiadomo, więc e, więc drudzy są dla nich wręcz upokarzający z prostej przyczyny, ten forward deployment, to dodatkowe, znaczy o, to nie jest de facto forward deployment, tylko bonusowe akcje, które możesz wykonać, jakbyś miał jakieś tam dodatkowe aktywacje pozwala na otwarcie haczy, podejście, podpunkty na różnych layoutach, szczególnie na ITD, ale na Openie to jest tak samo i widać, że ta mechanika jest dla nich niezbędna. Mówię szczególnie właśnie na tym meczapie, kiedy grają na Salvagersów, ponieważ no, dochodzi do kuriozalnej sytuacji, takiej, że Jagerzy y, nie są w stanie w momencie, kiedy jest zablokowany ten forward deployment, jakkolwiek zeskorować nawet naturalnych punktów, jeżeli one są dalej niż. Odrobinę pod własnym deploymentem. Jedy, jed, jedyny scenariusz, na którym są w miarę bezpieczni i który ich jakby nie skazuje na niepowodzenie na salvagersów od razu, to jest Capture. Bo tam nie trzeba klikać. Ale w momencie, kiedy trzeba klikać, no to się robi dramat i to jest taki uphill battle jeden z najgorszych w grze. To jest jakiś oczywiście skutek tego, że ci salvagersi w międzyczasie dostali. Milion buffów kiedyś ten specjalista od, od Salvagersów tak nie działał, więc tego problemu nie było. W międzyczasie to uległo zmianie, ale to pewnie będzie kiedyś rozwiązane. Mogę się nawet o to w miarę założyć, ale no jest jak jest, więc to jest dla nich niezbędne, ponieważ to sprawia, że oni są w stanie ustawić się chociaż trochę ofensywnie w pierwszej turze. Bez tego z, tymi, z tą czwórką mowa i przede wszystkim brakiem dostępu do Free Mission Action. I brakiem dostępu do dodatkowego APL-a w pierwszej turze, potem mogą tych API- mieć mnóstwo, ale w pierwszej turze nie mają, no skazywałby ich na niepowodzenie, więc to jest absolutnie niezbędna dla nich umiejętność. I fajnie, że to jest aż na trzech yy, yy, dworfach, bo to po prostu robi roboty i otwiera im w ogóle play. I jeszcze tutaj o resourceful dodam od razu. No moim zdaniem w ogóle te dwie mechaniki połączone ze sobą jako takie cechy frakcyjne, to nie wiem, czy to są najsilniejsze takie umiejętności frakcyjne w całej grze, ale nawet jeśli nie, to na pewno top 3. Otóż nie chcę się wykłócać, że bo zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, a bo tamto to jest lepsze, bo, bo marki lepsze, bo jakieś rozkazy lepsze, nieważne. Według mnie to jest absolutne. wy top 3, jeśli nie w ogóle top 1. No ponieważ ten resourceful, który pozwala, dodawać sobie APLE, ad hoc na trzech operatywach w drugiej turze i potem jak się tym dobrze zarządza, to jeszcze długo tych e, APIeli nam starcza. Tutaj mówię trzech, od razu mówię do osób, które nie czytały tych zasad, ponieważ lider dodaje trzeci e, ten token. E, no to jest absolutny game changer i my testowaliśmy ten team z, z, ra, e, z racji na zbliżające się WTC z chłopakami i on jest przez między innymi przez to naprawdę super mocnym teamem. Dostęp dodatkowego APL-a przy 10 operatywach, dosłownie w momencie, w którym chcemy go dostać, zawsze można zagrać kompletnie reaktywnie, a nie proaktywnie, jak ze zwykłym komsem, to jest absurdalnie silna rzecz. Super silna rzecz. Nawet z czwórką mowa, ponieważ oni w praktyce zawsze, kiedy muszą, ruszają się to 7, czyli, czyli dalej niż gwardzista, tak? No tak, to prawda. Ja zauważyłem to, jak grałem przeciwko nich. Właśnie, że ta ich druga tura, jak zaczynają stakować te, te dodatkowe APL jest, jest bardzo, bardzo silna. Szczególnie, że oni Ciebie troszeczkę też powalniają tymi minami. Wrócimy do tego, więc trudno jeszcze ładnie ustawić, żeby wszystko od nich po prostu odebrać. Um, tutaj ja widzę um, takie zasady, które mi trochę brakuje właśnie, um, kiedy chciałem grać w of z Jarką. Już mieliśmy tę rozmowę kiedyś razem, że. No, hand of the Archon jeżeli nie zabijasz, no to nie masz tych dodatkowych APL i nie, nie możesz za bardzo grać. Nie? A tutaj no to po prostu te APL się dodawają po prostu tym, że jeszcze ktoś oddycha na stole. Nie? Bardzo dobra w ogóle analogia i fajnie, że to uchwyciłeś, tak, ponieważ 90% problemów Hand of the Archon jest to, że oni mają dostępu do jednego pain tokena za darmo. I nie mają hmm. dostępu do 3 APL w pierwszej turze, bądź w jakiejś kolejnej zanim się tak... My to nazywamy, że się rozpędzą, tak? Czyli to co mówisz, że zaczną zabijać. A Jägerzy jeg mają dosyć zbliżoną mechanikę, ale po prostu uproszczoną, lepiej działającą. Generalnie less is more i to po prostu działa, u Hand of the Archon to nie działa, ale to jest zupełnie inny temat. No, mechanika jest przepotężna w kontekście jeszcze tego, co jest dalej, więc możemy przejść dalej, myślę. Przejdziemy teraz do operatywów. No, mamy Taina. to jest lider naszych kurdupli. On ma 9 wundów. Tutaj ma generalnie statystyki trafiania na swoich różnych łeponkach. Możecie to przeczytać. Generalnie mamy rewolwer, shotguna i plazma naipa. To jest ważne, że on ma wszystkie te broni wbudowane. To nie jest opcja. Pamiętajcie o tym, ponieważ w przypadku zwykłych warriorów, do czego tam zaraz dojdziemy, no musimy już wybierać. No ale pamiętajcie o tym, że ten BS i WS jest tutaj podniesiony klasycznie jak to dla lidera o 1 tak? Więc to nam pokazuje taki podstawowy statline, który będziemy mieli na tych wszystkich dwarfach, czyli magiczne 4 Movementu, 4 plus save'a, Mamy 10 jednostek, więc klasycznie 2 APL'e Ważne podstawki 28 jak na wszystkich dwarfach. No, i tutaj mamy te magiczne plazma knife, także, do których się musimy przyzwyczaić, ponieważ jest to bardzo ważny element tego teamu. Cztery ataki normalnie na 4, tutaj na 3, 3, 5 damage, a Little 5 No i ma dwie bardzo e, fajne zasady. E, pierwsza to jest generowanie kolejnego tokena do generowania APLi lub healowania się, to jest Veteran Adventurer. I to jest mega ważne, ponieważ to pozwala na tą mega agresywną, na przykład drugą czy trzecią turę, o której wcześniej wspominał Fabian. No i super polska zasada, czyli druga, e, outright conviction, gdzie koleś jest zbyt uparty, żeby umrzeć, trzeba go zabić drugi raz. No Jeżeli to nie jest polskie, to ja nie wiem, jaki team jest polski. Super Operative, straszny morderca w połączeniu z tym, że dostaje trzeciego APL-a zawsze kiedy chce, ponieważ notorycznie robi tą charge, fight, shooting albo shooting, charge, fight. On to robi właściwie zawsze i co więcej, nawet jeżeli umrze w trakcie tego kombatu czy wyłapie jakiegoś Overwatcha, to musi go przeciwnik zabić drugi raz. No, fenomenalny, tak? No tak, tutaj troszeczkę zasada zabrana od Felgorów. Podobno. Bardzo, bardzo mocno e, wydaje się no, tak na papierze. Szczególnie jest, zawsze byłem zaskoczony tymi plasmanofami, No to, to, to są noże, które są bardzo, bardzo mocne, teraz już podobne do tych od skutów e, Space Marinesów. E, myślę, że trzeba się bać tych krasnali. Myślę, że to jest mają Lital 5, a tamte nie mają, więc to też jest różnica. No. Dobra, e, następny to będzie Jegir Bladekin. Podobny, podobne ciało, tylko 8 woundów, tutaj już jest też na standardowych wojownikach. Dwie bronie, throwing plasma knife, czyli możesz rzucać tym nożem, albo tym samym nożem może mordować blisko. On ma dwie dodatkowe zasady do tego, jeżeli walczy wręcz, to ma Relentlessa, jeżeli rzuca tym nożem, no to oczywiście ma Silent'a, ale też będzie miał limited. Dwie zasady: Hunter, on może e, władować się w szarze z Conceala, no i Repressive Hardiness, e, kiedy on z, jest zabity, no to może jeszcze jedną kostkę, którą wyrzucił e, jako e, sukcesowy hit lub crit, e, wydać. Czyli taki troszeczkę flancer, jeżeli pamiętam e, dobrze, zasady od Blooded. Wiem, że e, Broadbrother mhm. będą mieli taki też podobny. E, ja bardzo lubię te operatywy, one fajnie są do, do takiego roszu na początku, ustawienie gdzieś w koncila, no i po prostu z, z, znikąd wyskakują i powodują dużo damage'ów. Ale bardzo powoli, bo na 4 mowa, więc one, one biegną bardzo agresywnie, ale bardzo powoli, tak? Generalnie, co warto dodać, to te Throwing Plasma Knife y są raz, limitowane, ale klasycznie, jak to noże do rzucania w kill teamie, mają keyword silent, który jest super silny, i chciałem to też zaznaczyć ze względu na to, że Jagerzy w ogóle są teamem, które, który potrafi bardzo dużo zrobić silent, jeśli chodzi o shooting z silentem. Tak? Ponieważ jest to tylko jeden z trzech modeli, który to potrafi zrobić, i to, jak sobie przeczytacie ten profil, to, to jest naprawdę dobre strzelanie, jak na strzelanie silentowe i jak na kogoś, kto jest generalnie melasem w tym teamie. Więc. Warto sobie y, na to spojrzeć i wziąć to pod uwagę, jak będziecie grać z tym teamem, ponieważ to jest bardzo duży potencjał. Bo są jeszcze inne modele, które też atakują Silent'a i wcale nie atakują też słabo z tego Silenta, do czego dojdziemy. Ale generalnie tak, ja też lubię, bo to jest taka jednostki w ogóle szarżująca. Dla, dla mnie to jest po prostu przekomiczne. Gruba skrasna szarżujący na 6 cale z dwoma nożami morderca. No sorry. To jest po prostu. hilarious. Możemy lecieć dalej. Możemy lecieć dalej, bo właśnie o to co Grubasu, no to tutaj też mamy jednego, może chcesz poczytać. No nie, no bo Bombac to jest absolutny morderca. To jest trochę, nie, nie wiem czy to nie jest najlepszy, no ale zdecydowanie jeden z lepszych operatywów w tym teamie. On ma swoje rewolwery, które są umiarkowanie niepozorne, no bo nie mają armów piercingu, nie zadają żadnych mortali, no ale mają już Lital 5+, mają lepszy zasięg niż normalne pistolety, czyli 9 cali. Damage 3,5. No, niby nic niezwykłego. Weapon skill 3, nie 2, ale to, co robi ten misiaczek, to to jest to, że on potrafi strzelać poza. na samym początku Firefight Phase'u. Czyli to, jak się nim z reguły gra, to jest dostawienie go w dwa cale na przykład do przeciwnika. A, i ma balans na rewolwerze, to też warto zaznaczyć, że ma wbudowany naturalny przerzut, to jest bardzo dużo. E, I. Stawiamy go sobie w, dwu, w dwóch celach: do misia, którego chcemy wyeliminować, albo do tego, który był po prostu wystarczająco blisko, żeby do niego dobiec, ponieważ Jägerzy często nie mają luksusu wybierania sobie oponentów, tylko po prostu podbiegłeś, tu to dawaj. No i strzelamy do niego przed Firefightem. To jest ekstra sprawa też do zarządzania ryzykiem inicjatywy. Przegrywamy inicjatywę tam w drugiej, trzeciej, czwartej, nieważne. Jest to dla nas super ważne, żeby ten jakiś tam. Dajmy na to Mela z przeciwnika bardzo mocny nie wpadł za naszą, tylną, za naszą linię tą pierwszą obrony, czy już drugą, zależy która runda. I nam ten bombast wypala w niego i nikt nie może nic na to poradzić. Nawet Inkwizycja nie może nic na to zrobić, ponieważ to nie jest w przeciwieństwie na przykład do nowitjatkowej umiejętności, która jest bardzo zbliżona do tego. Tam to jest ploy i Inkwizycja może to zablokować. Tutaj to jest po prostu wbudowana umiejętność, on to robi za darmo, a to jest mega mocne. I w momencie, kiedy zabija jakiegoś misia, to on drugiemu misiowi przeciwnika, który jest w dwóch celach, może zabrać apl jeżeli zda ten test na, na, na kostkę. To co też jest bardzo mocne. W związku z tym on jest oczywiście najbardziej skuteczny w momencie, kiedy wygrywamy inicjatywę, bo to co on robi, i to się bardzo często zdarza, jeżeli wygramy inicjatywę, szczególnie jak gramy na hordy, które mają słabego save'a i tak dalej, to on zabija pierwszego przeciwnika, którego ma przed sobą. Do którego go dostawiliśmy, idzie i wypala w drugiego, i też go zabija. I mamy dwa za jeden, po prostu praktycznie za darmo. Nie zapłaciliśmy za to ani jednego CPK, ma wbudowane rerole. No, przepiękny operatyw. I bardzo fajna figurka, super dynamiczna, super poza. Mega po prostu. Bardzo ładnie, ja przeżyłem to właśnie, ten strzał na początku turning pointa. To przeżyłeś naprawdę... czy nie przeżyłeś? Bo to jest właśnie... Znaczy nie przeżyłem właśnie, Nie, tak, no jak właśnie się ma y tak na mi. pięć. No. No, on, on po prostu uniemożliwia za bardzo agresywne granie. Jeżeli ktoś jest wystawiony, no to, to, to będzie kara za to. Dokładnie tak, niezależnie od inicjatywy, co jest bardzo ważne. No i następny jest twój. Gunner. No tak, no tutaj wracamy do czegoś troszeczkę bardziej normalnego. Generze. Oni będą mieli e, bronię właśnie tych Wotanów, czyli e, APM Launcher e, ma trzy e, modele strzału, e, jeden z AP, jeden z Blastem na 2, jeden z Blastem na 3. E, będzie walczył wręcz tylko rękami, ale do tej broni, o której mówiłem, jest dodatkowa zasada, nazywa, na, nazywa się Cumbersome. E, Czyli an operative cannot move more than three circles in the same activation in which it performs the shoot. Czyli on będzie troszeczkę zablokowany tym fałem. Uh, uh, bardzo mi się to uh, tak, przypomina takiego heavy genera, uh, a nie genera. Tak, no to jest taki. Znaczy to jest coś pomiędzy, bo my znamy już ten keyword Cumbersome, tak? Na przykład od krutów. I mnie troszeczkę bawi w ogóle ten keyword akurat na nim, ponieważ w praktyce, nawet jak mu dodamy, jak piela to ono dojmuje magicznego jednego, cal jeden cal ruchu. No, wydaje mi się, że tu mogli sobie darować ten camber sam w przypadku akurat tego teamu, który jest tak koszmarnie wolny, no ale jest jak jest. Generalnie, tak jak powiedziałeś, no, jeden z z jedna z normalniejszych jednostek tutaj, tak? No to jest gunner po prostu. Fajne jest to, że ma blasta na trzy cale, więc i ten blast 2 4 na 3 cale to z pięciu kostek to wcale nie jest coś co można ignorować szczególnie na przepraszam szczególnie na Into the Darku. takie teamy na przykład jak Galer Poxy, gdzie tam lata milion much jakiś albo inne hordowe teamy mogą się na to solidnie nadziać. No i 2-4, tak? On strzela z pięć kostek na 4. Ten profil z Blastem 3 jest lepszy niż profil Blastowy z normalnego granatnika. Gunera, powiedzmy, od Odwetów, czy Brad Brothersów i tak dalej. To jest mega profil, biorąc pod uwagę, że on ma 3 cale. I tutaj coś, o, o, czym nie wspominaliśmy jeszcze, to, że w tym teamie wszystkich speków umieścimy, nie trzeba wybierać. Nie wiem, wszystko co czytamy teraz będzie na stole. Tak, następny dla ciebie. To jest generalnie jeden z tych operatywów. Ja trochę nie lubię tej zagrywki, mianowicie, yy, znaczy tego designu nie zagrywki, że mamy operatywa, który właściwie 90% swoich trików, jeśli nie wszystkie triki, to wywala w momencie, kiedy go wystawiamy, a potem jest absolutnie najzwyklejszym zwyklakiem. I Iron Break jest dokładnie tego przykładem, ponieważ on podkłada miny. Które są memem chodzącym o ponieważ to działa tak, że mamy pięć tokenów z minami, które kładziemy na początku rozgrywki. Dwa z nich są minami pustymi, blanki, a trzy minami pełnymi, tak? czyli prawdziwymi minami, które wybuchają, jak na nie wejdzie przeciwnik. Co zrobiło GW? Wydrukowała pięć identycznych min, bo nie przeczytali własnych zasad. Co no, mogę powiedzieć? No bo te, pamiętajcie, tak był że statement oficjalny, że to nie była pomyłka. Tak, to jest najlepsze, nie? To, to jest jak w polskim parlamencie. To nie moja ręka, jak cię złapią na czymś, że kradniesz, no. Absurd totalny. Mogliby posypać głowę popiołem w najzwyczajniej w świecie i powiedzieć, dobra, daliśmy ciała, bo to by, kto, to by ktoś chociaż szanował, bo dobre przeprosiny można uszanować, ale no tego typu kłamstwo to już... No, no nieważne, w każdym razie głupota. Oczywiście problem jest jak zwykle żaden, bo wystarczy to zamalować flamastrem i koniec. Ale no niezmiennie jest to, pamiętajcie o tym, że GWT jest mała indie company. Oni są bardzo biedni i tam brakuje na takie rzeczy jak sprawdzenie czy token jest zamalowany czy nie. Więc bądźcie wyrozumiali. No i w każdym razie wracając do tego misia patysia. Jeżeli chodzi o jego wyposażenie to jest gorsze od zwykłego kolesia, bo ma bolt revolver i entrenchera. Dlaczego gorsze? Bo, znaczy, ten entrencher jest niby lepszy niż fisty, ale w praktyce do czego dojdziemy i tak bierzemy plazma na wszędzie. A Bolt Revolver jest gorszy od Shotguna, więc, tak jak mówiłem, on jest taki mocno słaby sam w sobie, ale te tokeny robią robotę. Podkładamy pięć tych tokenów. To jest też troszeczkę mechanika na wyrost, ponieważ dobry gracz zawsze wie, które są fake'owe, a które są prawdziwe, no ale one zmieniają kompletnie rozgrywkę, ponieważ. Jak taki Misiu sobie wejdzie nam na taką bombę, to on dostaje trzy mortale, po czym jeszcze jest rzut kostką, i jeżeli ten rzut będzie niższy e, od, naszy, e, od naszego save'a, to wtedy dostajemy tą różnicę jeszcze. Czyli 7-undowe jednostki są w stanie zejść tylko dlatego, że weszły na minę. I to jest mega game changer. Ja wiem sami teraz jak gram e, Brad Brothersami, to ja zawsze muszę mieć solidną przekminę, czym powłazić na miny, jak powłazić tak żeby mi te jednostki nie popadały, albo żeby była szansa, że nie padną, albo żeby poświęcić na przykład za to tylko ratlinga, który umiera na pewno, bo ma tylko trzy życia, mega mocne. No i tu mamy jeszcze tak, że te, on może te miny reaktywować. W praktyce to się bardzo zdarza, bardzo rzadko zdarza, bo on musi być dwa cale od takiej miny na początku i nie może być przeciwnik blisko. No, w praktyce jest ciężko to uzyskać, ale zdarza się, że zreaktywuje tą minę, tak? No, w każdym razie, nawet te trzy aktywne super zmieniają sytuację, bo dajmy na to legionista, który ma 12 rundów, nawet jak wejdzie na tą minę, no to jest już na 9 rundach, tak? A nie na tych 12. Przyjmujemy wariant, że nie przedrzut, tak? Bo na niego jest małe prawdopodobieństwo, że wejdzie. No, zmienia, go, zmienia tutaj ustawienie sił. To jest trochę tak, jak właśnie bomba z to, co mówiłeś, że. On sprawia, że jednak paniszuje tego przeciwnika za to, że on stara się iść agresywnie. Nie? Wiedziałeś coś bardzo ciekawego i zapytam tu dla siebie i też dla słuchaczy, którzy chcą się uczyć. Mówisz, że bardzo dobry gracz no to zawsze wie, które miny są prawdziwe, a które nie. Czym się kierujesz, żeby to właśnie zgadnąć? Znaczy, to jest generalnie tak, że jak patrzymy na pole bitwy. To są pewne pozycje na tym polu bitwy, których jesteśmy pewni, że przeciwnik musi je zająć. Bo na przykład pozwalają zaskorować jakiś obiektyw w bezpieczny sposób, czyli są za heavy cover'em, albo znajdują się na ścieżce do obiektywu, albo znajdują się na ścieżce do ciebie, albo pozwalają w kolejnej turze na jakąś ofensywną szarżę. Dobry gracz, jak patrzy na pole bitwy, to on od razu widzi, podświetla mu się to po prostu. Na, zwyczajnie na ladarze, że przeciwnik pod koniec pierwszej tury będzie stał tu, tu, tu i tu. Bo musi po prostu. Inaczej przegra. Musi tam iść. I tam lądują miny. A z racji, że te miny mają względem siebie też obostrzenia, że muszą być w, w odległości ponad 6 od siebie, pitu, pitu. No to. To jest po prostu jak algorytm, tak, który się zawęża, dodajesz kolejne zmienne i zawęża się, gdzie one będą leżeć. I ani razu się nie pomyliłem, która mina jest która. tak. Nawet, nawet doszło do tego, że jak, jak grałem z jednym kumplem, to mu powiedziałem, że dobra te dwa zdejmij, bo wiemy, że ich nie ma. No super, bardzo ciekawe. Czyli trzeba patrzeć na jakie lane będą po prostu do wzięcia. Bardzo dziękuję. Następny tutaj mamy snipera, Jagi Riflekin. Um, on będzie miał taki typu Sniper Rifle 4, a taki 2 plus 3, 3 z Heavy i Immortal Wounded 3, czyli profil snipera bardzo klasyczny, walczy wręcz 5-6. się, nie jest to klasyczny profil snipera, ponieważ a, ma Armor Piercing i to jest mega game changer. To prawda, to prawda, jest AP1 i do tego ma zasadę Weavework Cloak. Czyli jeżeli nie mylę się, to jest taki camo cloak e, Tak, tak, tak. To jest po prostu, tutaj akurat jest całkowicie klasycznie. Też ty, 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 poza tym armor piercingiem, to tak wszystko jak powiedziałeś. Super. Czyli możemy lecieć dalej. Tracker. To jest też fajny. Ja jestem w ogóle, uwielbiam ten team, ja wiem, że słychać, że ja się po prostu nimi jaram jak dziecko. Ale no są niesamowici. I uwielbiam te figurki, a widzę je tutaj na miniaturkach. To jest generalnie koleś, który trochę pomylił erę. Oni są generalnie wystylowani według mnie na takich kanadyjskich traperów. Oni mi się z tym kojarzą. Z takim troszeczkę właśnie Ameryką z tamtych czasów i takimi zimniejszymi klimatami. I, I koleś generalnie lata z kuszą i z haczetami. No, I to, co nie byłoby w tym nic niezwykłego w sumie, jak na Kiltima, gdyby nie to, że on ma wbudowany skaner. To jest to, co widzimy zresztą tutaj na tej miniaturze. On ma takie okulary. Tam jest parę wariantów główek. On może mieć albo założone, że w ogóle mu nie widać głowy, albo właśnie, że ma je takie w spoczynku, założone na czoło. Generalnie to działa tak, że koleś w sześciu calach zdejmuje obscury i wyciąga cię z konsila. Tutaj pamiętajcie, wszyscy, którzy tego nie wiedzą, są takie rzeczy, które mają tak zwanego przez nas super konsila, tak na przykład jak gobos od orków, i wtedy to nie zadziała. Ale na wszystkie normalne jednostki to zadziała. Koleś jest kontrol na smoki, bo zajmuje obscura, i on na przykład potrafi właśnie podejść i rzucić w ciebie haczetem na 6 cali, który jest, jak na broń Silent, jest naprawdę spoko, bo ma rending i 3-5 damagea na 3. U Kolesia, który generalnie jest melasem znowu, tak. I oprócz tego ma swoją kuszę, dlatego mówię, że znowu, która też jest silent, trochę z innej epoki, ale strzela z tej kuszy też całkiem solidnie, bo to jest taki rewolwer, tylko że bez tego litara, 3-5, ale z silentem i na całą mapę. Dodając do tego to, że on generalnie dosyć przyzwoicie się bije wręcz, bo ma 4-5 damage'a, czyli ma taki no, odpowiedni odpowiednik na 3, to to jest naprawdę bardzo fajny operative. No on jest bardzo taki ciekawy. Jeszcze nie widziałem w innych teamach podobnego. Tak, on jest taki super unikatowy. No jeszcze ma tą zasadę tracker, żeby nie było, że nie dodaliśmy. Czyli jeżeli w wygaszone modele strzela, to dostaje więcej roli, Ale no moim zdaniem jest super. Bardzo też właśnie to jest kolejny i kolejna jednostka z Silentem, która paniszuje się za to, że myślałeś, że nic ci nie zagraża. Mi jedna rzecz tylko brakuje u niego i u tego z nożami, że jeżeli podejdzie do swojego celu, to mógłby pozbierać to. Ale co pozbierać? No bo mają limit. A, rozumiem. No spoko. Tak, tak, tak. To na wszystkich tego typu rzeczach, no okej, okay, tylko że to, to by dodawało, wiesz, śledzenie tokena kolejnego i tak dalej. A to jest problem jednak w tej grze, że, że no, tych tokenów sam wiesz ile jest na stole. Tak? Dużo, bardzo dużo, dużo trzeba dużo. zbierać to później, no. Tak. No, no i ostatnie ciało w tym teamie, Jegir Warrior, czyli zwykły, um, zwykły wojownik, tutaj będą opcje do niego, można będzie wybrać między rewolwerem lub shotgunem, uh, no i według wyboru będzie albo bił się uh, pięściami, albo tym samym nożem, co inni. Um, ile uh, ich jest? Trzech chyba w teamie będą uh, tak. normalnymi zwykłakami, tak? tak no. Jest siedmiu czyli... specjalistów i trzech zwykłych. Mhm. Widziałbyś się z tym teamem na jakichś zawodach? No zdecydowanie ja mam zamiar sobie ich, jak kiedyś będę miał w końcu jakąś wolną chwilę i jak będzie po WTC i wolną, i będzie znowu grać dla przyjemności, to na pewno ich sobie złożę, pomaluję i zabiorę na jakiś event. Mówię, oni poza tym, że mają ten absurdalny matchup na, na swoich pobratymców, Salvagersów no to są mega mocni, tak? Ale nie są za silni moim zdaniem. To jest bardzo ważne, bo ja uważam, że wszystkie teamy powinny być mega mocne, ale nie być za silne. I na przykład Brad Brodersi, o których zaraz będziemy rozmawiać, no są za silni, ale do tego dojdziemy przy nich. A ci są tacy, jak powinni być, mi się świetnie. Oni są genialni. Po prostu na pewno sobie pójdę na jakiś lokal, nimi czy coś w tym stylu. Mega. To możemy przejść do ploi. Ja może na, na szybko po prostu przejdę przez te Ploje. Tak, przynajmniej, które są e, najważniejsze. Generalnie mamy takie dwie mechaniki e, rerolowania. E, re Generalnie większość teamów ma coś takiego, że spala jakiegoś strategika w zamian ma role. Oni mają to rozbite na dwie części, czyli to jest ten e, Hidden Engagement i Masterful Blade work. Jeden jest do rerolowania w mili drugi jest do strzelania. I ten dostrzelanie jest trochę upierdliwy, bo on działa tak, że mamy reroll w momencie, kiedy mamy cover od przeciwnika. W związku z tym, jak wchodzimy, żeby strzelać na krótko, jak my to nazywamy, czyli na dwa cale, to nigdy nie mamy re-rolla. czyli jest ciężej grać agresywnie. Za to Blade Work jest bardzo fajny, ponieważ on daje nam reroll w momencie, kiedy my jesteśmy atakerem zawsze oraz wtedy, kiedy mamy Consila, a oni z reguły, z racji na swoją mechanikę, żeby generować te tokeny, chcą być w Consilu, kiedy tylko nie muszą być w engage'u I, i wtedy mają też ten reroll wbudowany. I teraz jest bread and butter całego tego teamu, to co kompletnie zmienia grę tym teamem i to jest tough survivalist. I to jest między innymi przyczyna dlaczego uważam, że trzeba przechodzić zawsze przez projekty, ponieważ one zmieniają cały team. Ponieważ to są ośmiomundowe modele, w związku z tym miałyby naturalny problem z, od tego, że umierają na dwa strajki z czopy. Otóż nie umierają, ponieważ mają bardzo mocną limitację damage'a. Mianowicie, gdy pierwszy raz dostają damage'a, mogą wybrać, w przeciwieństwie do Roach Traderów, nie, że pierwszy strajk, ale ten, który chcą, połowią. Czyli kryt i hit z, z Power Weapon'a nawet ich nie zabija, bo dostaną wtedy 7 damage'a. I wtedy Plasma knife y wchodzą do gry i robi się nieciekawie. In position bardzo fajny też. Bo daje nam super concealer na wszystkim, co jest mega ważne z racji na to, jak oni są wolni. Że nie mają raczej tego wariantu, żeby pójść kliknąć uciec. Po prostu e, nie starcza. E, im murchu, najzwyczajniej. E, tutaj zacznę trochę od końca, czyli No Kin Left Behind, jeżeli chodzi o Tactical Ploje. Super fajna rzecz. Jak nam umiera Krasnalek, stawiamy pod nim token. I w trzech celach od tego tokenu mamy konwersję nie reroll. To jest mega istotne i mega silne. Zawsze jak walczymy to tą jedną kostkę sobie możemy zamienić na sukces albo Sukces nakryta. i to jest Mega istotne Ponieważ no, milion jest w sytuacji kiedy nam potrzebne jest żeby zabić kolesia 5 damage a nie 3 Żeby na przykład nie dostać zwrotki i to nam to prawie że gwarantuje no wiadomo że tam z Czterech kości musimy rzucić jedno, jedną czwórkę Może się zdarzyć że nie rzucimy Ale no Bywa Bonds that bind. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ to pozwala nam bronić się przed szarżą. Strzelamy w momencie, kiedy ktoś nam szarżuje naszego pobratymca, więc to też znowu, ten team w ogóle ma dużo takich narzędzi, o których mówiłeś. Przepraszam, to jest stalwart defense, to o czym mówię, tutaj pomyliło mi się. Tak jak mówiłem, nie do końca pamiętam te nazwy, pamiętam tylko co to robi. To jest znowu rzecz, która spowalnia naszego wroga, Każe go za to, że idzie na nas agresywnie. Potem mamy Hardy, czyli taki klasyczny, dwarfowy, polski ploy. Zmieniamy w shootingu kryty na zwykłe. Pozwala wyjść z opresji. Często jak przeciwnik rzuca cztery kryty z ręki, tutaj pozdrawiamy Łukasza wnuka. A my zmieniamy mu to wszystko na normalne. tak? No i Bones Bind, czyli grupowa aktywacja. Również super mocna. Zawsze mocna. No tak jak mówiłeś, jak będą dobre rzuty, to oni po prostu będą je psuć, czyli też będzie miał to wielki impact na moral przeciwnika. Tak. Um, tak, odnośnie, tak. odnośnie tego strategika, o którym mówiłeś, Inposition um, który właśnie im daje super konceal, jeżeli mają conceal order, mhm. powiedziałbyś, że to w pierwszej turze zawsze byś odparł Nie. Nie, bo to zależy. Po prostu, bo, bo generalnie ze wszystkimi strategikami jest tak, że jest. Bo korzyść kontra koszt, tak? No jeżeli mamy tak, że nie mamy żadnego obiektywu odsłoniętego za lightem, albo przeciwnik nie strzela, bo powiedzmy gramy na felgory, to co nam ma to dać? Equipment pokrótce, plazma knife y przeszliśmy, bolt rewolwery nigdy praktycznie nie bierzemy, bolt shotgun jak widzimy jest droższy od plazma knife'u, więc na zwyklakach pro tip, bierzemy zwyklaki z shotgunami i wykupujemy im plazma knife. Y I mamy możliwie najlepszy layout. A teraz większy protip. I tak w rosterze mamy w razie czego? E kolesi z plazma knife'ami i rewolwerami. I pytanie do ciebie, Fabian, Czy wiesz dlaczego? Mm, nie. Bo istnieje w tej grze coś takiego jak Gelerpoxy. I oni mają proje, że zatruwają equipment i możesz go wziąć te wtedy tylko raz. Aha. Za zwiększony koszt. I wtedy sobie odwracamy i mamy kolesi e z plazma najfami i dokupujemy im już odgady. No rozumiem. Okej. Okay. Nie, jeszcze nigdy nie widziałem Polsów na ja przeciwko. No właśnie, więc... to jest niszowe zastosowanie tutaj, ale to jest bardzo ważne, bo dodanie ich do rostera nic nie kosztuje. No tutaj mamy jeszcze Climbing Equipment, typowy granat, jakieś tam lepsze undersuty, to jest odporność na i inne pierdoły. To akurat mniej ważne. Najważniejsze jest to właśnie, że mamy dostęp do tych plazma Knife'ów, Bolt Shotgunów, no i tego ewentualnie właśnie Climbing Equipmentu i granatu. Reszta to jest takie... No, dobra, możemy lecieć dalej. Super, ale mocno mnie schajpowałeś tym teamem, szczerze mówiąc, ja za bardzo nigdy nie byłem taki e, chętny, żeby grać w krasnale, ale jakoś teraz, mi to przeczytałeś i sprzedałeś, to, to nawet chciałbym to kupić. No, oni są świetni, ja polecam bardzo. Polecasz bardzo, natomiast ty grasz tym drugim timem, e, czyli Brut Brother, e, tutaj mamy znowu hordę, Horda, która będzie się komponowała, jeżeli chodzi o bazę, podobnie do innych, czyli do Awengardów i Blooded, będzie jeden commander i do tego dziewięć speków, w tym różnie no, genery, mediki i tak dalej. Natomiast jest taka specjalna zasada, na no to, że będą dodatkowo do tego stosować trzy Bloodbrowser Operative albo Tactical Asset, czyli trzy sloty będą wypełniać albo postacią, albo dodatkową zasadą. Te postacie to mogą być dwa razy taki Psychic Familiar, to co ty nazywałeś ratningiem wcześniej, no bo tak jak mówisz masz konwersję na, na imperium. To jest Łukasz tak... i Łukasz, ponieważ no. dla tych, którzy nie wiedzą połowa w polskim ludzi, w polskim środowisku Kiltima nazywa się z niewyjaśnionych przyczyn Łukasz, w związku z tym ratnik nazywa się Łukasz, a jego brat nazywa się Łukasz, tak? Żeby każdy wiedział, co się dzieje. Super, no to pozdrowimy wszystkich Łukaszów, tym bardziej, że tak jakimś dużo tego jest. I to zajmuje jeden slot, czyli dwie, dwie aktywacje w jednym. Magus za dwa sloty. Patriarch za trzy sloty, później na pewno się dłużej zatrzymamy na tym. Primus za dwa sloty lub zwyklaki, każdy za jeden slot. No i trzy zasady też, które mogą tutaj być wybrane: interference, lookout reinforcement. Interference no to po prostu zabieranie APL-a według pozycjonowania jakiegoś przeciwnika. On musi być 6 cal od brzegu, odejmując swój własny deployment, lookout, no to on będzie dostawał crossfire token. Zaraz wrócimy do tego crossfire tokena, jak to działa. No i reinforcement no to będą zwyklaki, które pojawią się w trakcie gry. Może tak wstępnie, zanim przejdziemy przez operatywy, no ale te trzy zasady, czy widzisz tutaj coś, co wychodzi z gry, coś, co jest grywalne, coś totalnie nie? Znaczy generalnie interference sprawia, że niektóre meczapy versus Broad Brothers są moim zdaniem praktycznie niegrywalne. Ponieważ są teamy, które, które są absurdalnie wrażliwe na to, żeby im zabierać APL-e. I to, jak to działa, na przykład, jak grasz na Galerboxy na Into the Dark'u to oni mają tych czterech grubasów, którzy muszą zrobić robotę, a ty pokazujesz grubasa palcem, rzucasz kostką na 2 plus i na minus 1 Apiela. Do tego dobierasz Magusa, który też zabiera Apiela i masz pięknych yy, przedstawicieli puszystych wojowników Nergla, którzy stoją przez całą grę w jednym miejscu i nic nie biją. Więc y, to jest super mocne. Warto też zaznaczyć, że te asety działają tak, że one ci nie zabierają aktywacji, ponieważ one są aktywacją. Czyli w momencie, kiedy ty to robisz, nie ruszasz innego operatywa, więc tutaj nie ma straty. Lookout ma bardzo niszowe zastosowania. Moim zdaniem jest jednym ze słabszych, jeżeli nie najsłabszą w ogóle opcją, ponieważ są teamy, na które to w ogóle nie zadziała, a poza tym po pierwszej turze wszyscy się rozbiegają, ale. Są sytuacje, gdzie wiesz, że przeciwnik będzie musiał się skupić przynajmniej przy deploymencie. W pierwszej aktywacji rzucasz to i masz rozdane crossfire tokeny, lepiej strzeż, i tak dalej. Moim zdaniem średnio warte brania, ale może są inne opinie. Tak jak ja czytam ten lookout, czyli dodawanie crossfire tokena, ja bym to grał potencjalnie na elity, gdzie chciałbym z pewnością kogoś zdjąć i nawet jeżeli po prostu bym to stosował na jednego. No to dałbym mu ten crossfire troken, żeby zapewnić kila w następnych aktywacjach. No spoko, Ja mam trochę inne metody na elity, ale no, jest to jakiś pomysł, tak? No bo, bo generalnie warto zaznaczyć, zaraz będziemy przychodzić przez operetywy, że to jest generalnie team, który słabo, strzela mocno, ale słabo, jakby to źle nie brzmiało. Czyli słabo trafia. No bo to są 4 plus bez i i wy, wyduszenie tych roli czasem się udaje, a czasem się nie udaje, ale do tego dojdziemy. Reinforcements ma fajne takie, e, fajne takie rzeczy na Into the Darku na przykład, ponieważ on działa tak jak kiedyś drona działała a teraz został nerfa, tak? Że możesz skoczyć do pokoju bez otwierania drzwi, to już okreś. Więc to jest e, też jakaś w miarę niszowa sytuacja, ale to się e, dzieje i przydaje, bo wiesz że na przykład, że przeciwnik będzie chciał tam skoczyć, tak? Więc, więc ty go wyprzedzasz. Zanim on potwiera drzwi, to ty robisz jump, klikasz i stoi ci ten trooper. No i tyle, jeżeli chodzi o tą trójkę. Wypowiedziałem. Okay. To możemy przejść do tego crossfire tokena, o którym mówiliśmy, czyli główna zasada tego teamu. Mówiąc krótko, kiedy strzelasz do przeciwnika, jeżeli nie zabiłeś swojego cela, no to on dostaje crossfire token. Ten crossfire token powoduje, że w następnej fazie strzału, do tej samej postaci, można będzie za każdy token rejerować jedną kostkę. Czyli to jest taki troszeczkę balans ile masz tokenów na nim, tyle masz balansów. Co, tak, coś w tym stylu, poza tym, że on nie tylko. Dosta... Przeciwnik dostaje to nie tylko w strzelaniu, ale dostaje to też w momencie, kiedy robimy akcję fajta swoim operatywem na niego. E, więc tak, możemy przejść teraz e, przez operatywy. A, nie mówię, że archetypy tutaj będą trzy Infiltration Seek and Destroy Security. E, no. <laughs> Piękne. <laughs> No zdarza się wiesz, to nie gra. Ale zostawię to, bo to i gramatyka, to tak, myślę, że to tak, dodaje. To do zostaw, to zostaw, zosta. Dobra. E, czyli operatywy. Skoro zaczynałeś e, z jagierami, to bardzo proszę, możesz zaczynać to z od Dobra, komander, który jest komandorem tylko na papierze, w praktyce jest nigdy komanderem, ponieważ to działa tak, że jak dobieramy sobie e, Magusa Primusa albo Primarchę, no to on automatycznie przejmuje ten keyword leader. Ale ten operative zostaje nam na stole i to jest bardzo dobrze dla tego teamu, ponieważ to jest nasz taki, poza tym komandorem, który się zazwyczaj pojawia, najlepszy melas tak naprawdę, przynajmniej jeżeli chodzi o ofensywne, o ofensywne zastosowanie tej walki. no bo, Ponieważ on ma power weapona, to już samo w sobie jest trochę selling pointem. Bije na 3+, ale ma oprócz tego wbudowany balans, bo jak sobie zobaczycie na profilu, to, to on ma tam power weapon and claw. Ja od razu mówię, że nie mówię o opcji Chain czy bagnetu, ponieważ tego się po prostu nie gra, tak? Jak tam jest jakiś teoretyk, który stwierdza, że ten rending z damage'em 4-5 jest lepszy od Litera 5, bo wtedy możesz wziąć yy, zamiast Las Pistola Bolt Pistol, bo to jest obwarowanie, że on nie może mieć Bolt Pistola, jeśli ma power weapon, tylko może mieć Las Pistol, no to jest jego osobista tragedia. Tego się nie bierze. Yy. On ma jeszcze umiejętność dosyć prostą coordinate, czyli jak widzi przeciwnika w strategic phase, to zamiast strategica możemy komuś przypisać crossfire token. I to jest fajne, bo to jest reroll, który jest za darmo. Czasem w praktyce ciężko do tego doprowadzić, wiadomo, bo, bo często nie widzimy, szczególnie na Into the Darku, nic. No, ale zdarza się, że na grę wpadną te jeden, dwa crossfire tokeny i to może porozmienić. Okej, okay. taki standardowy loader dla Ciebie to jednak byłby ten power weapon z clone. Tak i last pistol. Mhm. Dobra, następny. E, Brut Brother Agitator. Ja widziałem, e, jak grałeś z nimi. Bardzo Ci się podobał ten Operative. On ma do e, broń tylko do walki wręcz. E, shock Maul e, ze Stonem i do tego dwie zasady. E, czyli, e, kiedy on uderza e, w, w, w walce wręcz, no to można. E, a nie, przepraszam. Kiedy on dostaje e, w walce wręcz, no to można jedną kostkę. Po prostu e, normal hita wykasować i nie traktować jak e, wydany. E, I siren Caster. I czy this operative Operative in Combat? No tak, to jest ten omega shooting attack. E, można nim e, zadać, cross, znaczy zuszyć crossfire tokena for free. Nie tylko nim, ale każdy Twój sojusznik dostaje, traktuje przeciwnika tak, jakby miał crossfire'a więcej. I to jest mega mocne, ponieważ ten kolej z racji na pierwszą. Umiejętność, o której powiedziałeś, na, na, z racji na Devoted, jest bardzo dobry, jeżeli. Znaczy, bardzo! No jest jak na hordową frakcję, dosyć dobry w przeżywaniu, chociaż na chwilę, więc jego się wysyła do przodu i on roztacza dookoła siebie sześciocalową bańkę. I wtedy wpadamy tymi, którzy strzelają albo biją naprawdę, ponieważ on z samym faktem, że on stoi, pośrodku tego rozdaje rirole. Dlatego to jest takie mocne, bo on bafuje nie tylko siebie, tylko wszystkich dookoła. No to prawda, wszyscy sześć, w sześć sali. To źle tak, przeczytałem. To, zmi to zmienia wszystko, to zmienia wszystko. Bo inaczej on by miał po prostu balans, tak? No tak, jest, jest to bardzo ciekawym. Dla mnie trudno do grania, no bo trzeba mocno, mocno pozycjonować się dobrze, żeby każdy mógł, znać każdy, jak najwięcej postaci mogłoby korzystać z tego, no ale widzę, widzę siłę w tym. No. Um, Pewnie łatwiej. O, chociaż, bo to niepotrzebnie jest wizybility. No tak, no łatwiej chyba to zagrać w Intu the Dark moim zdaniem, niż na Openie. Nie wiem co ty powiesz, ale no widzę, widzę. W, w Intu the tak. Darku jest tak, że ten zasięg nie przechodzi przez ściany, tak? Tylko musimy liczyć przez hatchwaye, Więc moim zdaniem jest odwrotnie. Na Into the Darku okay. jest prościej to, yy, trudniej to zagrać. No, to tutaj to po prostu e, nie znam wystarczająco zasad. E, nie mm -hmm. wiedziałem, myślałem, że jak nie, niepotrzebny jest visibility, to przez te ściany z itd. Mm -hmm. może to przechodzić. Okej. Okay. Następny. E, a, tutaj to są genery dla ciebie. Ganery są dla ciebie. Klasyczny ganer, tak samo jak Beth's Gwardii. Nie ma co w ogóle o tym gadać. No tak, e, wszystkie te same bronie. E, no, to, to może ja sobie opowiem o ikonie, ponieważ Bardzo proszę. ikona jest trochę skomplikowana, a jest absurdalnie mocnym modelem, to jest jeżeli brać pod uwagę tego, że to jest, no jednak frakcja hordowa, w związku z tym, ten podstawowy stat tych jednostek nie jest zbyt imponujący, bo to jest 5 plus sejwa, 7 Wundów, tak, jakieś tam bla... no nic niezwykłego to to jest chyba najlepsza ikona w grze. Tutaj możemy się spierać, że lepsza to jest ta od Nemesis Clawów, no bo to jest na Space Marine, ale mówię, jeżeli odetniemy sobie co to potrafi w kontekście tego, że to jest hordowy team, no jest absurdalnie mocny model. Sam w sobie ma wbudowanego Large Knife'a, który bije 3-5, 4 ataki na 4+, niby nic imponującego, żadnych keywordów, no ale jak na model, który jest tylko supportem w definicji, no to to już jest coś. Tak? On zawsze może poszarżować. No taki tau się go boi. Ba, nawet ośmiomundowe modele się go boją. Yy, potem jeszcze dodam dlaczego, ponieważ on w hicie krycie też zdejmuje. Tak? Ale co on daje? Pierwsze to jest to, że je, prze, jeżeli jesteśmy w sześciu calach od jakiegoś obiektywa, obiektywa zaznaczam, nie operatywa, to suma naszych APLi ze wszystkich naszych modeli na tym obiektywie liczy się jako plus jeden i to jest mega mocne ponieważ to jest ikona która sprawia że nie ona sama w sobie choć też ale wszyscy twoi operativi, łącznie z Łukaszami skorują lepiej i dochodzi do kuriozalnej sytuacji że dobrze wypozycjonowana ikona potrafi kontestować punkt na capture na przykład Łukaszem czyli Ratlingiem z trzema łundami ze Space Marine'em na przykład z legionistą no to jest po prostu przepiękne. To warto, warto robić tą akcję nawet dla memów. Po prostu. Czy są takie mapy, gdzie udałoby się ją postawić po środku, żeby na dwa obiektywy dokładnie? Dodawało? Tak, bardzo dobrze myślisz. Tak, jest, Są takie mapy, ba, jeżeli ktoś będzie bardzo uparty, to są mapy. Po krótkich krawędziach, gdzie da się ją ustawić, tak, żeby trzy w ten sposób kontrolować, albo żeby być bardzo blisko tego. I wtedy przeciwnik po prostu patrzy na tego i i się ślini, tak? Ze złości, bo wie, że go musi wyjąć, a on stoi gdzieś za hewikiem i tak dalej. Ale to nie jest nawet koniec, bo to jest dopiero pierwsza umiejętność druga. To jest ten Broadmind devotion. I to działa w ten sposób, że w momencie, kiedy ktoś nam zabije. Operatywa, który jest w sześciu calach znowu od tej ikony, i on jest ready. To jest ważne, że ten model musi być zreadinessowany. Nie ikona, tylko ten operative. To on może wykonać jeszcze jedną, jedną APL-ową akcję. Po prostu. Ją sobie robi. tak? To jest nawet one free action, nie one, one IPL action. Czyli on może teoretycznie rzucić dynamitem, który jest unwieldy. To jest super mocne. Nie może tylko fajtować, nie może mind controlować. To jest w przypadku patriarchy. No, bo to by dochodziło znowu do tam problemu, że fighting się kończy w momencie, kiedy ktoś ma 0 wundów, a ma 0 woundów. Ważne, jeżeli będzie strzelał, to jest injured, No bo ma 0 wundów, czyli ma poniżej swojej maksymalnej, yy, po, przepraszam, połowy maksymalnej sumy yy, wundów. No ale to jest też mega. Dlaczego? Ponieważ wróćmy do sytuacji z Łukaszem. Łukasz stoi naprzeciwko legionisty, obok niego jest drugi Łukasz, bo, bo chcemy przekontestować. Czyli liczą się za pięcia pijeli. W związku z tym gramy na lucie. Gramy to, co chce zrobić legionista, zabić jednego Łukasza, kliknąć i zabić drugiego Łukasza. Na przykład z podwójnego strzelania. To, co się dzieje, zabija pierwszego Łukasza i ten Łukasz w tym momencie aktywuje tę umiejętność i klika mu, bo mają pięcia pijeli, bo się liczą jako mocniejsi, nawet od ikony legionowej. I koniec tematu. I ten legionista stoi po prostu. I, I to ślinę ze złości, tak? No absurdalnie mocna rzecz. Najlepsza ikona w grze. I to ciągle nie jest koniec, ponieważ e, ikona daje dostęp do idealizacji, o który, przez którą przejdziemy przy plojach, czyli pozwala konwertować nam kostki. Tak samo jak lider. Jest przedłużeniem jakby woli lidera. No absurdalnie mocny model supportowy. tak? No tak, ja nie, nie znałem go do tej pory. E, mi się podobał tylko i wyłącznie, bo miał large knife, a nie zwykłego knife. To było dla mnie już wystarczająco, żeby go wybrać. Natomiast no, teraz po tym wywiadzie, no to widzę, widzę cały potencjał tego. No. Bardzo to on będzie takim targetem. Brutal Brother Knife Fighter. E, tutaj wracamy jeszcze do tej samej postaci, co i u jagirów, i u Blooded. troszeczkę dla mnie. E, dwa noże, on tylko walczy wręcz. E, Little Five plus Relentless na ten że On jest Assassin, czyli będzie mógł szarżować z Concyla i Counterattack, czyli e, tak jak poprzednio, no kiedy on e, umrze. A nie, przepraszam. E, nie, tutaj inaczej. Ja... Mm -hmm. mm -hmm, przepraszam. E, czyli each time it fights in combat, e, kiedy rozdajemy e, normalne hity, no to dostanie jeszcze jednego Mortal Wunda za tego. Czyli A, taki... Taki, no coś tam, po, po, że nie wychodzisz nie nieposiekany z walki na noże, tak? tak jak w życiu, no. Mało no znacząca więc... rzecz, ale coś tam zawsze jakiegoś mortala wklei. Typowy nożownik, jakich mnóstwo w tej grze. Ma. No dokładnie, no tak jak, tak jak mówisz. Yy, ja widzę po prostu te noże na 3-4 Liter 5 Plus relentlessem na pewno jakieś damage zrobi. Te wundy e, wejdą, więc no, on, on będzie takim groźnym agresorem pewnie na początku. Na, na, przede wszystkim na hordowe teamy robi świetną robotę, tak? No bo on wpada w jakiegoś genera i, y, tału, na przykład istnieje rybka, ona tam a on ją tam skąsila obrabia, tak? Patroszy rybę. Mhm. Następnie medyk. Poza tym, że medyk jak medyk, no to Jin Needler Dodany 5-7 jeden 1 atak na 4, Little 5+. W życiu tego nie użyłem, no ale teoretycznie może być sytuacja, że możemy wyjąć na hita siedmiowundową jednostkę, jak rzucimy piątkę. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Co ważne, medyk nie działa na patriarchę, bo to już by była przesada. I pamiętajcie o tym, nie ma czegoś takiego jak ratowanie patriarchy z medyka. A poza tym to medyk, jak medyk, może lecieć dalej. E, czyli tutaj mamy profil takiego Demolition, on będzie miał Demolition Charge, e, gruba bomba e, na damage 56 e, Blast 2 AP1, Indirect Limited, Unwieldy za to, więc e, będzie kosztował 2 APR, żeby go e, zużyć. E, zasady do niego będą Final Defiance. No, kiedy ma zero woundów, no to może jeszcze zrobić free explosive action, no to zaraz powiemy, co to będzie. Grenade, on ma oczywiście fragi, kraki. Explosive, to jest ten unique action jego. Krótko mówiąc, on postawia w od siebie bombę za jeden APR-a, a za drugiego APR-a. Natychmiast lub no, po lepiej żeby on stamtąd się wydostał wybuchnie te, ta bomba i powoduje dwa d 6 Mortal woundy. czyli wracając do tego Final Defiance, kiedy on umiera, no to może jeszcze po prostu zdetonować tą bombę. Fajny profil moim zdaniem. Bardzo, tylko on z reguły rzuca granaty raczej, bo tą bombę, przynajmniej ja bardzo rzadko podkładam, ponieważ on właśnie nie może jej wysadzić od razu, tak? To się musi stać w innym. Turning point, chyba że podbiegnie, podstawi, no i przeciwnik ma wybór, bo jak go zabije, to zrobi to final defiance, właśnie. Tak. Eee, bo, to jest, bo, bo, bo to jest wtedy poza aktywacją. Ja będę miał pytanie e, odnośnie tego Demolition Charge'a. Skoro on jest unwieldy i potrzebujesz dwa PL, -e, to jakbyś to grał? Setopujesz go i w następnej turze to rzucasz, dodajesz APL-a od Comsa, jak ty to? Yy, tak, robisz? albo w ten sposób jak mówisz, dodajesz APL od Comsa, tak jak u Orków ją wtedy robi move i rzut. Albo w ten sposób, że on w pierwszej wpada, rzuca kraka. Jest automatycznie do pozycji do rzutu dynamitem i jeżeli wygrać inicjatywę, to on po prostu rzuca dynamitem w pierwszej uh -huh. aktywacji. Okay. I zostaje tam, gdzie jest i umiera. Dlatego ja mu bardzo często daję kult cool knife, żeby w razie czego coś szarżuje, żeby jeszcze kogoś tam dziabnął. Ale do tego dojdziemy. Okej. Okay. Snajper. Um... Czyli tutaj, właśnie taki sam jak u Wetgardów, jeżeli się nie mylę. Heavy Silent Mortal One 3 na snajperze. I bez tego AP, który czytaliśmy wcześniej, u Jegirów. No, nie taki jak u Wedgardów akurat, bo to słaby przykład, ale to jest standardowy snajper. Ten u wedgardów działa trochę inaczej, ale to nieważne. Zwykle zwykły trooper. Nie ma o czym mówić. Zwykły trooper jak u Wetów. Wet. Weteran. Bardzo proszę. Weteran bardzo fajny, dobry combat shotgun, czyli ten odpowiedni karbitisowy, a nie. E, Boże, jak oni się nazywali. Navy, Bayonet and co, czyli po prostu bagnet, ale z balansem. No i mega ważne rzeczy. Wbudowane pejny, upierdliwa mechanika w tej grze, wszyscy je nie znoszą. E, 5 plus. I, tak, na 5, plus, czyli mocne. I bodyguard. To znaczy, że on może używać jednej z sploj, plojek bardzo ważnej, czyli Unquestion Loyalty, tak jak u Rembrade'ów za 0 cepeków. No i to jest zawsze spoko. No, bo on tu jest naturalna synergia, tak? On ma feel, no painy, przy, ta Od razu możemy powiedzieć, że ten Unquestion Loyalty działa tak, że jeżeli jesteśmy w dwóch calach od naszego lidera i ktoś go atakuje bądź do niego strzela, to my możemy przerzucić tą ploją Target na tego weterana. Nawet jeżeli on nie byłby w normalnych okolicznościach walić targetem, to jest tam wyjaśnione. I wtedy więc on się bije, on strzela, to naturalnie synergizuje z tym, że ma Final no Pain, więc ma jeszcze szansę często przeżyć i oddać z tego Shotgana. No tak, bardzo, bardzo fajny i walka wręcz jego jest ciekawa, bo ma balansa przez Kloa, więc zawsze może się obronić. Przechodzimy tutaj do Vox Operatora, czyli Comps. Raczej w miarę zwykły, do tego będzie miał jednak jedną zasadę bardzo ciekawą, która jest Jam. Ja tego właściwie nie używam, to jest używalne tylko w momencie, kiedy ktoś wyjdzie z Engage'a. Po prostu, znaczy jest już w Engage'u, stoi na jakiejś pozycji i powiedzmy bardzo nam zależy na przykład na Intruder żeby on się nie, nie, nie wtrącił nam jeszcze tym Modelem do akcji, tylko za jakiś czas, to wtedy ewentualnie dwóch API to jest nigdy nie warte, moim zdaniem, ponieważ ważniejsze jest to, żeby dać tego APIera swojemu. O, ciekawe. Łukasz! Um, Łukasz, no właśnie. Przechodzimy teraz do tych specjalnych operatywów tego zespołu, czyli Psychic Familiar. I będziesz miał dwa, będą mieli aktywację, razem walczą tylko wręcz. To co u nich będzie zaletą, to są ich takie zasady dodatkowe, small i elusive, jak ty to widzisz? No oni są świetni, bo no, doskonale kradną obiektywy, Potrafią przebiegać przez operatywów po prostu, co jest strasznie upierdliwe, bo ciężko jest ich kontrolować. Łącznie z operatywami przeciwnika. Dostęp do grupowej aktywacji zawsze jest super powerful, szczególnie na lucie, tak, bo wpadamy, jeden klika, wbiega na obiektyw kolegi, żeby przeaktywować na przykład przeciwnika, i drugi klika i ucieka, i tak dalej, i tak dalej. Dają dostęp do Super Concealer, więc mamy automatycznie kontrę na jakieś wysunięte. Objective markery, z których moglibyśmy zostać ostrzelani każdym innym operatywem, to Łukasz tam po prostu wbiega i stoi. No, super opcja. I ja bym nie bagatelizował, mimo tego, że mają trzy rundy ich drapaczek, bo one jednak, bij, one jednak biją z rendingiem. Tam jest, więc potrafią troszeczkę przyłożyć. Mi się zdarzało często, że jednak jak ktoś bije powiedzmy 2-3 z jakiejś kolby, nie wyrzuci kryta, a ja wyrzuciłem kryta i sukces to były dwa rendingi i nagle te 6 rund poszło. Więc no, śmieszni są, są śmieszni. Przede wszystkim do kradzenia obiektywów albo wyciągania rzeczy z concealer, ale do tego dojdziemy przy projektach. Mega, I chyba jedna z lepszych opcji. Grając te dwa Łukasze, no to można do niego dodać Magusa. Tutaj mamy taki profil Czarodzieja. On będzie miał oto pistola, będzie miał nóż z Lethal 4, warto to zaznaczyć, i Key ze Stonem. On jest Spiritual Leaderem, czyli będzie miał Invana 5, i nie może mieć negatywnie zmodyfikowany APL. Do tego dwie zasady. Telepathic Overload za jeden. APL-a, to jest Psychic Action. On może e, operatywa, która jest visible dla niego, odjąć apl e, I drugi to będzie men Mental Onslaught. Znowu Psychic ashen, e, Action. Tutaj mówimy o ataku. E, kiedy ma operatywa w Line of Sight, no to na dzień dobry dostaje dwa Mortal Woundy lub cztery, jeżeli jest e, poniżej sześciu cal od niego. I później rzuca D6. Jeżeli wynik jest większy niż APL przeciwnika, no to znowu dostaje dwa mortale lub cztery i rzuca do końca ten d6 za każdym razem, co rzucasz ekwiwalentnie lub niżej niż APL od przeciwnika, no to przestaje rzucać lub kiedy dostał już 8 mortal łundów, no żeby też to nie było przesadą, aczkolwiek ja... Dla mnie to już jest przesada, ale no bardzo fajna zasada. Znaczy on jest super na wyciąganie ośmiomodowych modeli, czyli na przykład jakichś krasnoludów, tak? Bo na to nie działa za minimalizacja damage'a, nic. Ja, jak ostatnio grałem właśnie na jednego kumpla, który grał Jägerami, to on podbiegł po krasnoluda, pod krasnoluda Silent'a, włożył mu cztery mortal wound'y z przyłożenia, z wówcali. Rzuciłem koską, rzuciłem trójkę kolej zdech. dech. Koniec tematu, nie? Ważna rzecz, którą źle przeczytałeś, to jest Spiritual Leader. To nie jest tak, że on ma 5 plus i że on nie może mieć zmienionych APL i nie jest nigdy ranny, dopóki żyje wszyscy twoi na całym bordzie to mają. O, oh, więc, więc każdy gówniany. Gwar... Łuk... Mało tego gwardzista. Łukasz ma Inwa 5, plus. nie może zostać ranny. Stan Granady olewa i tak dalej. Wyobraź sobie y, korsarza, który ma blaster, dajmy na to i strzela za P2 z damage'em 5 6, trafia trzy sukcesy, a z drugiej strony gwardzista zrzuca trzy piątki, bo ma każdy gwardzista, tak? I nic mu się nie dzieje. Więc to jest mega mocne. To jest mega mocne. No, jest, jest turbo. Ja eee, jeszcze tylko bym dodał do tego mental onslaught, o którym mówiliśmy. Mówisz o Krasnali, ja też to bardzo dobrze widzę, przeciw albo Void Dancerów, albo Mandrake'ów, które mają inwę i te, o, też o tym mówi. Tak, on, bardzo dobrze to wymyślił, bo Ma Magus jest generalnie właśnie na przykład na Mandrake'i straszną kontrą. On podbiega do każdego Mandrake'a, wyjmuje go na 3+, Drugiemu zabiera apl -a. bierzesz sobie zamiast Łukaszy asset, który Albo Łukaszy bierzesz, albo, ale raczej ten aset, który zabiera apielę i -y, Mandrake stoi. Tak samo jak Hellerbox. Po prostu stoi, nie masz czego otwierać drzwi, nie masz czego klikać, bo ma za mało APL-y i płacze. Super. Lecimy dalej, teraz do Patriarka. No to już na pewno tobie oddaję, bo jest za dużo błędów. <noise> Dobra, Patriarcha, no znaczy nie wiem, czy na tej stronie są błędy, czy nie, ale generalnie Patriarcha... Nie, ja to ja źle to... czytam, no ale czytam po a, angielsku, to... mówię po polsku, a myślę po francusku, to jak ma wyjść coś z tego konkretnego? No? Okej, okay, spoko. Generalnie Patriarcha, Patriarcha to jest trochę cyrk, to jest jedna z najbardziej unikalnych jednostek w tej grze, mianowicie on ma cztery APL-e, co się rzuca od razu w oczy. Ma 21 woundów i 4 plus save'a, to jest bardzo dużo. Jego profil ataku jest super mocny. 5 ataków 2 plus, z relentnessem, rending, 5-6 damage'a. po prostu podchodzi do Kozy i bije ją dwa razy, Koza robi me i wchodzi w frenzy i musimy ją znowu bić niestety, ale tak to działa. To, co on ma przede wszystkim jeszcze, to jest to, że on się potrafi aktywować dwa razy. I co ważne, on za każdym razem generuje tyle APL-i ile chce ze swojej puli na rzecz tej aktywacji. Czyli możemy zrobić aktywację, wygenerować 0 i w następnej aktywacji wygenerować 4, jeśli chcemy na przykład. Albo podzielić, podzielić sobie na dwa, czyli szarża, bicie, w drugiej aktywacji szarża, bicie. Okej, okay, czyli zero apl generowanej w aktywacji to był, byłby taki pas, jeżeli dobrze rozumiem. Tak, taki no synonim pasa, tak? Uh -huh, to ostatnio okay. w faku uregulowali, że można to robić. Moim zdaniem to jest pomyłka. Powinno być tak, że on powinien minimum jednego APL-a musieć wydać, ale jest jak jest. On ma 4 plus inwa tak jak mówiłem, więc wcale nie jest go łatwo zastrzelić. To w jaki sposób on jest zlimitowany. I on jest bardzo zlimitowany. Przez co w ogóle ja powiem teraz, coś co wiele osób nie uwierzy, to jest najgorszy, moim zdaniem, najmniej wydajny commander z, tego, z tej magicznej trójki, czyli Primus, Magus i Patriarcha. On jest moim zdaniem najtrudniejszy w obsłudze ma 50mm podstawkę. To jest absurd operowanie tym, szczególnie na Nintendo Darku. Jego można zablokować czymkolwiek. Nie może korzystać z coveru z lightów. Czyli barykady odpadają, wszystkie rajty odpadają. Bardzo trudne przy tej wielkości podstawki. Może się chować tylko za heavy e, Ma ograniczony movement do 9 cali max pertura, co się przekłada też na to, że tutaj jest taka plojka, która daje dodatkowego dasha potem e, tym Broadbrothersom. On jak z tego skorzysta, bo też może skorzystać, to obcina się z tej sumy. Więc w połączeniu z tym, że ma 5 mm podstawkę, bardzo ciężko się tym operuje. Mm -hmm. Ma unikalną akcję Into Shadow, co jest fajne, bo on, na przykład możemy wygenerować C3 APL, -e, przejść w engage'a, zasharżować Kolesia, zabić go za heavy coverem i użyć Into Shadow, żeby wrócić do consila. I to jest bardzo spoko. I można tym, pamiętajcie też, misiaczki, że tym można sobie zmienić order już nawet w pierwszej turze. Bez dwójki ze scoutingu. Tak samo jak na przykład Asasynka od Raw Trader'ów. No i Mind Control, tak. I to jest taka też bardzo przereklamowana umiejętność, ponieważ Mind Control działa tak, że musimy podbiec do kogoś na dwa cale, wydać dwa Apiele, żeby to zrobić, i potem rzucamy kostką. I bierzemy statystykę Apiela, jaką tam ma przeciwnik, czyli dajmy na to dwa Apiele, bierzemy naszą, czyli cztery, i to jest nasza taka jakby bonus, który mamy wbudowany, że ten Piotr ma najwięcej Apieli, no i, i rzucamy kostką. I jeżeli ten bonus, który mamy, czyli 4 bądź 2 od tego przykładowego przeciwnika, my będziemy mieli więcej, krótko mówiąc, nierówno bądź więcej, ale tylko więcej, to wtedy możemy tym przeciwnikiem wykonać jedną APL-ową akcję. Czyli na przykład możemy strzelić, zmienić rozkaz i strzelić do przeciwnika, który stoi obok, tak jakby to był nasz operative. To jest mocno przereklamowane, w praktyce rzadko się udaje, prawie nigdy nie jest warte tych dwóch API, szczególnie, że to jest potem rzut kostką, który wcale nie jest taki na twoją korzyść. Takie se to jest moim zdaniem. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz u Patriarchy, on ma wbudowane, że jego API nigdy nie mogą być modyfikowane, ani na plus, ani na minus, więc ignoruje wszystkie stany i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko bym powiedział, takim trochę może moją częścią, takim fluffowym warriorem. dla mnie on jest takim Trochę nieudanym operatywem, z tego powodu, że jego wady nie pasują do jego postaci. Jak wyobrażam sobie takiego patriarcha, no to, no to właśnie takiego potwora, który bardzo szybko się rusza, ukrywa się wszędzie, nie ma problemów, że coś przeskoczyć. No a tutaj z tą podstawką trudno go gdzieś zmieścić. I, I go ładnie postawić? Czy będzie miał też dużo kłopotów, żeby dotrzeć wszędzie na mapie? A to jest. Wszystko, co mówisz, to jest doskonały feedback. Ja się w tym kompletnie zgadzam. Moim zdaniem, on powinien mieć opcję jakoś przechodzenia przez operatywów i tak dalej, bo w praktyce ktoś tam, jak teraz to usłyszał, to pewnie tam dostał właśnie wybuchu dupy, że jak to jeszcze go bafować, żeby on miał odpowiednik, jakiś flyer, coś w tym stylu. Ale to działa w ten sposób, że jak mam na przykład wąski korytarz na Into the darku, postawimy tam barykadę i za tą barykadą postawimy jakąkolwiek jednostkę, nawet na najmniejszej podstawce, nadajmy na to 25, i wykorzystamy grubość barykady, to jest taki kompetytywny trik, tak, że nie jesteś w stanie zakszarżować tej jednostki od przodu, bo. Jest jeden cal, plus grubość barykady, czyli jesteś za daleko, więc musiałbyś przeskoczyć na drugą stronę barykady, żeby go zaszarżować. Nie jesteś w stanie technicznie, zgodnie z zasadami gry, wykonać tego ruchu patriarchom. Więc wysyłasz Łukasza znowu, który jest tutaj przykładem, i on, jeżeli stanie naprzeciwko w tej konfiguracji, o której powiedziałem teraz, patriarchy, to on go zablokuje na całą grę. Ten patriarcha, jedyne, co będzie mógł zrobić, to przejąć kontrolę nad nim, żeby on się przesunął i zrobić nim dasza. jeśli mu się uda. No absurd totalny, no. no. tak, tak, tak. No bo tak jak jest to pisany Patriarch ja w loże, no to oni tak by wszystko przeskoczył i by mu mu na no tak. od razu tak, że... On nawet na tej podstawce, na której jest, to jest przecież stoi na rurze, z której wyszedł, tak? Bo się przycisnął. Hmm. Bo on łazi w rurach i tak dalej, bo jest super giętki i tak dalej. No i dlatego ją zabiera ze sobą, że jeszcze schować do niej zawsze. <laughs> a Dobra, lecimy dalej. Dobra. No i ostatni taki lider Primus. Um... Tutaj, no w sumie możesz skończyć możesz tym operatorem. To jest mój ulubieniec, ja byłem strasznie przerażony faktem, no bo ja tam wiedziałem z jakichś tam względów wcześniej, jak ten team będzie wyglądał, ja byłem strasznie przerażony, że ten Primus będzie za słaby, moim zdaniem jest najmocniejszym, na szczęście komandorem bo ja uwielbiam, ja sobie go zrobiłem po prostu z Lord Castellana, nowego gwardyjskiego i uwielbiam ten model, dlatego chciałem nim grać, to jest jedna przyczyna. 3 apl -e, tak samo jak Magus, też 9 mundów, też 4 plus save'a, Middle Pistol na pierwszy rzut oka broń słaba, no bo 2-4 damagea na Komanderze, trochę słabo, no ale Little 5 strzela i na bliski i daleki zasięg, na blisko 2, na daleko 3, więc strzela dobrze. Strzela Silenta, to jest mega mocne. I jeżeli sobie od razu przeskoczymy do Fist of the Patriarch, on może strzelać albo, albo bić się dwa razy. Czyli możemy wybulić w kogoś na 2+, plus, na blisko z tego Silent Pistola, siedząc bezpiecznie w Concealu, zadamy mu tam nawet te dwa damage'a, ale przypiszemy od razu w crossfire token, więc mamy reroll na kolejne strzelanie i strzelamy znowu. Już z rerollem, tak? No i, i, I to strzelanie jest podwójne. No w praktyce nie jeden raz mi się zdarzyło, że on w swojej jednej aktywacji z jednego strzelania nie, ale z dwóch wyjmował orka. Siedząc bezpiecznie w Concealu, tak? no Mega sprawa. Bonesword ten Toxin Injection Claw. Taki słabszo, słabszo lepszy Power Weapon, no bo pięć ataków, ale to pięć ataków dlatego, że to Primus, a nie, że tam ten Bonesword. 4-5 damage'a, więc gorzej niż Power Weapon, ale jest Lital 5+, w połączeniu z Rendingiem na 2+. W związku z tym, jak wyrzucimy z pięciu kości, powiedzmy, dwójkę i dwie piątki, to mamy trzy kryty. <laughs> to jest, to no tak, jest... to słuchaj, na 2+, plus. Na pewno gdzieś tam będziesz miał jeszcze te crossfirey, to on, on będzie trafiać. Tak, on będzie trafiać i on będzie trafiać często, nawet tak niepozornie. Ten profil jest niby średni na 10 jednostki. No ale mówię, no jest bardziej prawdopodobne niż mniej prawdopodobne to sytuacja, o której mówię, że będziesz miał trzy kryty na walce wręcz. I wtedy wyciągasz 10 lundową jednostkę tak samo. Nawet orka, bo teraz, że se skracza, na szczęście nie można już wyciągać nim krytów. No, jest po prostu miód, malina, uwielbiam tego operatywa i oprócz tego mastermind, tak? Ja uwielbiam w ogóle takie postacie fluffowe, które wiesz, ja jestem fanem Batmana i tak dalej, nie jakiegoś pana w czerwonej palerynce w rajtuzach, który lata, jest super, tylko taki wiesz, siła umysłu, która przekuwa te, te, te determinacje na sukces i to właśnie dla mnie Primus to jest trochę coś takiego, tak? Że on, że on jest super strategistą przede wszystkim. I to, co on potrafi zrobić, oprócz, oprócz tego, że to jest ta, tej, tego jego całego woli w walce, to jest to, że on modyfikuje inicjatywę. To znaczy, że zawsze możemy sobie dodać plus jeden do naszego rzutu na inicjatywę. Co więcej, jeżeli nie mieliśmy inicjatywy w poprzedniej, to możemy irrulować tą kostkę. I oczywiście jestem mega utalentowany i ja anotorycznie przegrywam prawie wszystkie inicjatywy z Primusem, bo mam swoje. To, to jest wręcz już memiczne Mateusz inicjatywy, ale no on sprawia, że wygrywam chociaż jakieś. Więc dla mnie to jest bardzo dużo. No i ma jeszcze oprócz tego Conspire, czyli generuje jednego CPK, jak jest tam ponad 3 od przeciwnika. Więc on ma absurdalnie mocną rzecz, która w kontekście strategicznym, ponieważ niektóre rzeczy. Widać na papierze, a niektóre trzeba rozumieć kontekst strategiczny, żeby one, żeby je zrozumieć. On w kontekście strategicznym jest genialny, ponieważ on może stać w całkowicie bezpiecznej pozycji, nawet nie strzelić, nawet nie uderzyć, nawet się nigdzie nie ruszyć, a to, co zapewnia, to wygeneruje ci te peki, więc już się zwraca po części. Zedytuje ci inicjatywę, więc znowu się zwraca w kolejnej części i screenuje ci jakąś część pola bitwy, siedząc w silencie, bo przeciwnik nie może wyjść po prostu, bo będziesz do niego strzelał. Siedząc bezpiecznie gdzie jesteś. Z samego stania w odpowiednim miejscu, ile wartości wyciągnięte, już nie mówiąc o tym, co się dzieje, jeżeli nim poprawnie zagrasz, w odpowiednim momencie wejdziesz do akcji, żeby za wcześnie nie umarł, i tak dalej. No, genialna jednostka creme de la creme, jedna z najlepszych figurek w grze. Po prostu piękno, piękno. Może, bo mówiłeś to wszystko po francusku, mogą ci się straszne rzeczy zdać. <laughs> No tak na papierze to też mój ulubiony, e, bardzo lubię Magusa i, i te, te D6, które rzucasz do śmierci, no ale ten, prawda jest, że tak jak mówisz, strategicznie on ma najwięcej trików e, i ten pistolet Silent, gdzie możesz wszędzie na mapie sobie po piu-piu po, po troszeczkę, no to, to, to uwielbiam. To co to warto zaznaczyć, że akurat z designem tego teamu ekstra rzeczą jest to, że wszyscy ci trzej komanderzy są walitopcjami. opcjami, zależnie od matchupu i oni się faktycznie zmieniają. Gram Blooded. I hmm. zastanawiałem się właśnie, jak trochę przerobić e, swój team Blooded na, na Brod Browser, żeby mieć opcję grania obydwu. I patrząc na e, moje operatywy w Blooded i patrząc na operatywy, które są tutaj, no widzę dużo podobieństw. Aż, aż właśnie się myliłem troszeczkę z nożami. Commander, no to on ci w dużo wspomina. Agitator to jest prawie ten thug. generzy no oczywiście bardzo normalni. Ikony nie mam, no ale tutaj Nighthighthighter podobny jest do Flencer'a, e, Browser Medic do, 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 do medików. Um, i tak jak mówiliśmy na początku to jest taka horda uh, no mówiłeś, że oni może słabiej strzelają um, jak ty byś postawił ten team Broadbrother w uh, porównaniu do Wedgardów albo do Blooded i może, może potencjalnie do Wyrmblade'ów, nie wiem ale pytasz odnośnie power level'a tego, jak się nimi gra, do kogo są wizuali, o co e, chodzi. Tak, bardziej bardziej jak się nimi gra. No, power level myślę, że to będzie zależało od lokalnej mety, z czym grasz i od matchupów. Wiesz to A... power level moim zdaniem to jest bardzo duża szansa, że to jest tak pokrótce, żeby zakończyć ten temat, najsilniejszy team w grze teraz. I moim zdaniem on absolutnie zasługuje na nerfa. Mimo tego, że ja grałem tym teamem, i on ma słabe meczapy, jak zwykle uważam, że to jest panika mocno przereklamowana, bo on nie jest dużo za mocny, ale trochę jest za mocny i z racji na swoją uniwersalność wystaje przez to najmocniejszym teamem w grze i mówię to jako gracz tego teamu. A co do tego, do kogo on gra najbliżej, to moim zdaniem, co już mówiliśmy na początku wywiadu, zdecydowanie najbliżej do Mhm. Mm i tu się z Tobą zgadzam, że wiesz, mój team jest zrobiony na realistów, to są te same modele, co moi w tak naprawdę. Plus dodatkowe modele, które musiałem dorobić, których brakowało, bo nie było koleś w na przykład, tak. Albo podstawek 32 w ogóle i tak dalej, i tak dalej, no tak. A poza tym to są te same modele, więc podobieństwa są. Najbliżej zdecydowanie do Bladet, aczkolwiek no są różnice, tak. To są różnice. E... Ja na razie jeszcze się trochę boję przeskoczyć na ten team, bo jest dużo więcej zasad mhm. niż Blooded. Blodet jest prostrzejszy do, do ogarnięcia. Tak. I, I skoro początkujący jestem, no to jeszcze bym się bał taki Team zagrać, bo wiem, że połowę i tak nie zapamiętam i nie będę używał. No to, to znaczy tak, bo to jest generalnie. To jest generalnie trudny team. Zaraz będzie, że o Mateusz znowu twierdzi, że gra trudnym teamem. Tak, ja gram trudnymi teamami, bo łatwymi się nudzę. Ludzie, takie są po prostu fakty. Więc yy, ten team jest trudny w grze mimo tego, że jest za mocny, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy. Bo power level to jest jedno, a druga rzecz to jest ta, o której ty mówisz, tak, że no jest milion zasad, jest. Ten roztacza bańkę, a ten roztacza drugą bańkę, a jeżeli będziemy dwa cale od tego, a ten będzie jednocześnie sześć cali od tego, to wtedy mogę zrobić to, Nie? No, to może być problemowe dla kogoś tak dalej. Ja, ja się totalnie zgadzam. I mimo to, że mówić, że on jest bardzo mocny lub za mocny, um, no to nie boję się za bardzo tego Timu, bo albo on będzie w rękach bardzo dobrego gracza, który będzie ogarniał i wtedy on będzie za mocny. Natomiast dla mnie początkujący i średni gracz nie będzie wiedział, jak to wszystko używać na takim poziomie, żebym miał się tego wystarczająco bać. Nie? Wiesz o co chodzi. Ja sam mhm. nie chcę nim grać, bo wiem, że nie będę używał zasady, które powodują, że on jest bardzo mocny. No tak, bo tam jest dużo energii. No tak, tak, generalnie. No... Wiesz, no, on zasługuje na parę drobnych nerfów, które się skumulują, że on będzie wciąż bardzo mocny, ale, ale fajny. Przede wszystkim on ma fajny design. To jest najważniejsze, bo to nie jest problem, czy, czy Team jest za mocny, czy jest za słaby, jeżeli jest fajnie zdesignowany. Bo to nigdy nie jest problem, żeby testerzy wymyślili, jak go znerfić razem z deweloperami albo jak go podwirować, żeby był trochę mocniejszy, jeżeli design jest dobry. Problem jest wtedy, kiedy designy, designem jest gówno i grzebiesz się w tym głównie. Żeby cokolwiek wyciągnąć po prostu i po prostu no, walczysz sam ze sobą, że dlaczego marnujemy na to czas, bo to należałoby wywalić, napisać od nowa. No ale to jest inny temat. Przejdźmy na szybko przez Ploję, bo już ten podcast będzie miał jak zwykle ze mną. Przepraszam, jestem gadułą, milion godzin. Pewnie nikt już nie słucha na tym etapie, ale no może jednak ktoś jest super wytrwały albo słucha na parę razy. Nie no, mam nadzieję, że słuchają ciekawe rzeczy są. No, strategiki, generalnie oni strategiki mają takie sobie. Ale ich tactical ploje to, to jest turbomoc, tak bym to ujął. No i pierwsze: Pervasive ze strategików, chyba najbardziej, najlepszy z tych wszystkich ich strategików, to sprawia, że po prostu ignorujemy trawersy i lepiej się, się wspinamy od pierwszego razu, oczywiście. Bardzo często używane. I miałem milion okazji, że żałowałem, że do tego nie zagrałem, bo myślałem, że mi będzie niepotrzebne. Trzeba zawsze przekminić, czy nie będzie trzeba gdzieś trawersować, co bardzo zmienia grę. Uprising to jest ich metoda na r która jest słaba. Generalnie Crossfire tokeny są słabą mechaniką. I Uprising ma to niby troszeczkę tak udoskonalać, że jak zmieniałem order, to ma, dostałem jakby ten Crossfire za darmo. Tak? Problem jest taki, że to się zagrywa z reguły w drugiej turze, kiedy masowo jednostki przechodzą na engage'a i nigdy potem. Bo potem już nie jesteś w stanie z tego benefitować, bo no już jesteś w engage'u, tak? Czyli nie dostaniesz tego bonusu. Embedded. Rzadko używane w bardzo niszowych sytuacjach, ale są takie sytuacje, że tego się tego używa. To jest podwójny retain z heavy cover'a i tego się używa na przykład w momencie, kiedy wiemy, że korsarz nam wpadnie i rzuci nam granat gdzieś. Ale my stoimy w heavy coverze i wtedy on nie rzuci tego granatu, jeśli ma mózg, bo się okazuje, że z podwójnym retainem i ze damage'em z plazma grenade'u to on nic nie zrobi, tylko umrze. Zada trochę damage'a, po czym zdechnie jego operator. Odnośnie ten embedded, była taka podobna zasada u felgorów, została znerwowana, żeby teraz już nie było podwójnego retainu. Czy jest ryzyko, że to też zginie u nich? Nie, absolutnie nie. Bo to jest bardzo słabe, a tamta zasada Felgorów działa na zupełnie innej zasadzie i była absurdalnie mocna. Wiesz? To jest zupełnie co okay. innego. Mm -hmm. Overcharge. Tamta przede wszystkim, żeby już ludziom wyjaśnić, nie wymagała nawet posiadania kawera. Tak. Overcharge, Lasgan, Absolutne gówno. Jak u każdego teamu, który to ma. Nikt nigdy tego nie zagrywa. Na początku, jeszcze samym początku Kiltima, u Wetów to się bardzo rzadko grało, potem już nigdy. Dobra, szkoda czasu. Ruthless Coordination. Absolutny, absolutny bumper, bo tu już wchodzimy w taki kale. W Mega obs mocna rzecz. Podbiegamy sobie jednym operatywem do Kolesia, który się ukrywa w konsilu, na dwa cale. I wtedy innym, na przykład naszym snajperem, notorycznie się to gra za snajpera, jeżeli ten snajper widzi i tego naszego misiaczka, i przeciwnika, to strzelamy z naszego snajpera tak, jakbyśmy strzelali z tego naszego misiaczka, który jest pod tamtym kolesiem. Więc wyciągamy kolesi z Conceala. Jedynym obejściem tego jest obscure, No bo jeżeli ktoś stoi w smoku, to dla tego misia, który podbiegł na te dwa cale, ten ktoś też jest. Smoku. Ja generalnie nie cierpię mechaniki smoków, to jest jedna z najbardziej rakowych mechanik w tej grze. Jest bez sensu totalnie, moim zdaniem, ale no nieważne jest jak jest. I to jest jedyna kontra. Super mocne, od tego są Łukasze, one podbiegają samobójczo pod kolesia, po czym dają sygnał do snajpera: strzela i tutaj, on strzela, jakby stał pod tym przeciwnikiem. Absurdalnie mocne. Unquestioning loyalty. Rozmawialiśmy o tym, to jest przekazywanie damage'a. Bardzo dobre, bardzo potrzebne, bardzo mocne, szczególnie za zero e, cepeków. W razie czego za darmo, to uczciwa cena. Idealizacja. I tutaj jest, wracamy do ikony i od lidera, e, i do lidera, bo wszyscy poza liderem co jest ważne bo lider sam siebie nie potrafi idealizować ale ikona sama siebie potrafi idealizować co jest śmieszne. To w sześciu calach, jeżeli jesteśmy od takiej bańki od litera, czyli mamy kolejną bańkę, kolejną synergię, no to w razie czego możemy sobie konwertować kostkę z ECPK? Super mocne, absurdalnie mocne. Znaczy absurdalnie nie, ale bardzo mocne. Ja troszeczkę nadużywam tego, że absurdalnie mocne. Insidious. Chyba najmocniejsza ich ploja i uważam, że to jest głównie. Przy... Potrze... To trzeba chyba najbardziej znerfić, ale nie mam trochę pojęcia. Znaczy, jest parę opcji, które można tutaj zastosować. Mianowicie oni po aktywacji swojej bądź przeciwnika mogą zrobić coś takiego takiego dasza pozaaktywacyjnego. W związku z tym mogą zrobić... Ty, ty sobie powiedzmy grasz z tymi twoimi bladedami, wychodzisz swoim jakimś tam, nie wiem, butcherem na objective i ja w tym momencie swoim granadierem, który ma już dodatkowego APL-a, robię postaktywacyjny dash, po mm -hmm. czym aktywuję tego granadiera i robię dash, move i rzucam. No, absolutnie. No tak, ale widzieliśmy to teraz u Mandrejków. Ale u Mandrejków to też jest gówniana mechanika i też jej nie cierpię. Ja w ogóle nie znoszę tych y, dwóch mechanik w tych teamach. Uważam, że postaktywacyjne y, jakieś daszowania i tak dalej w takim kontekście, jak tutaj, że one ci pozwalają się poddaszować redynesowanym modelem, i przedłużyć sobie movement i. Na przykład nie być w stanie szarżować przed chwilą, a teraz nagle jesteś jak u Mandrake'ów To jest złe dla gry I u, u nich, u Brad Brothersów to jest jeszcze z Bogiem sprawa Bo to jest za CPK, na jednym kolesiu Oni nie mają wbudowanych biponów poza jednym, bla 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 Milion rzeczy, tak? Ale u Mandrake'ów to jest absurd to, Tego nie powinno być w grze Szczególnie, że oni mają jeszcze przedłużone dasze Ale jest, ale to jest nieważne no, Takie są w każdym razie ploje Na szybko do equipmentu. No tak, ja tylko powiem tak, że zgadzam się z tymi plojami, że one są bardzo mocne. Szczególnie, że trochę rzadko widziane są właśnie takie ploje, że po aktywacji albo po rzucaniu kostek, czyli już masz sytuację przed Reaktywne. oczami no, i reaktywna. No i to jest, to jest najmocniejsze. I rozumiem. warto tutaj dodać, że jeszcze to wchodzi w taką naturalną synergię znowu z tym Primusem, bo on generuje dodatkowe CPEKI. Mamy tyle power levela. Przepraszam, upchanego w cepeki i generujemy więcej tych cepeków, tak? A, to, to jest... Primus jest przepiękny po prostu, jest krem de la creme. Jeżeli chodzi o equipment... Nic szczególnego. Tak jak mówiłem, ich mechanika, te crossfire tokeny są do dupy, tak naprawdę są średnią mechaniką i ich equipmenty są też takie sobie, tak? No, mamy krak i frag grenada, których nigdy nie weźmiemy, bo mamy granadiera. Mamy lasgana, którego paradoksalnie się czasem używa, ponieważ sami, jak czytałeś niektórych operatywów, to wiedzieli, że oni nie, mają, e, nie mają broni do strzelania. Tak? Mm -hmm. I mi się zdarza, na przykład, właśnie wydawanie dwóch equipment pointów na, na to, żeby dać lasgana komuś, na przykład agitatorowi z Maulem, żeby on w ogóle mógł cokolwiek zastrzelić, tak? czy tam las Jaka. pistolet, jak zostanie mi jeden equipment point. Hotshot, capacitor pack użyteczny ponieważ mamy tego nieszczęsnego komandera. Pamiętasz, mówiłem, że ten, niektórzy mówią o tym la, y, Bolt Pistolu, że warto go brać bo lasga no jeden mniej damage'a. Od tego mamy Hotshot Capacitor i mamy w tym momencie Las Pistol, który jest tak naprawdę Bolt Pistolem, tak? Dokładnie ten sam profil. 3 4 damage'a za dwa equipment pointy. Cold Knife za jeden equipment point. ujdzie, rewelacji nie ma, ale cztery ataki, wiesz. Daje się granadierowi, melciarzowi rzeczy, które normalnie się biją do dupy, biją się troszkę mniej do dupy. Za jednego equipment pointa. Covered guys. To jest ich najważniejszy equipment. Dokładnie to samo, co u Chaos Kultów. Czyli za trzy equipment pointy rozdajemy swoim dasze. Absolutnie najważniejszy equipment, jaki mają. Kult Talizman czasem też się używa w pozorom. Jeden zwykły safe jako crit save. Ale najważniejszy. Po prostu. Y And, jak to było? And, meat, and, meat and potatoes, tak to bread. mówili o. Bre Albo Breton Butter, bread albo and Matan. butter, butter potatoes. też jest. Yeah, no, tak, butter. należnie, chyba jedni, jedni mówią Jankesie, a drudzy mówią Angole, nieważne. Y covered guy jest y najważniejszy. A ten covered guy to tak z defaultu wiesz dał komu? Wiesz co, no, ja bardzo często go daję na agitatorze. Bardzo często go daję na Primusie. Albo na Magusie, co ciekawe, bo oni mogą dostać, Primarcha nie może. Mhm. Bardzo często go daję na ikonie, żeby podbiegła gdzieś dalej i robiła, i po prostu doprowadzała przeciwnika do szewskiej pasji. Albo daje go też na nożowniku, ponieważ nożownik może kaszarżować z Konsila. I tutaj, jak sobie zobaczy tego Cover guidesa, to jest tak, że jeżeli z tego skorzystasz, to nie możesz zmienić na Engage'a, więc nie będziesz strzelał. Ale nożownik szarżuje z konsila, nie? I dochodzi do absurdalnych sytuacji, że dajemy kolesiowi Covered Geysa, więc on robi dasha w scoutingu, po czym robimy nim dasha postaktywacyjnego z ploja i szarżujemy jeszcze na 8 cali w pierwszej turze. To jest absurd, dlatego mówię, że, yy, dlatego mówię, że ten postaktywacyjny dash jest... Chyba gdyby ten postaktywacyjny dash w tym teamie został znerfiony, plus zabieranie apieli za setu z racji na to, że niektóre meczapy tworzy niegrywalnymi dla przeciwnika, to ten team byłby moim zdaniem na 90% maksy... super zbalansowany. Te dasze są po prostu przesadą i tyle. No ale to już nieważne. Ważna rzecz, Covered Gaisa nie można dać Łukaszom. Co jest bardzo dużą bolączką. Bo ja najchętniej bym nie dawał Łukaszom, ale nie wolno. Poczekaj, bo nie widzę, żeby to pisało gdzieś. Ale na Łukaszach pisze. A na Łukaszach pisze. Okej, okay, dobra. Jasne. No i super. Um, tak opcje, tak jak mówiliśmy, no to mają trzy archetypy. Pewnie będziesz e, często grał security z nimi, bo mówię, że uwielbia. Tak. Mówisz, tak. Um, no to super. Słuchaj, bardzo, bardzo kolorowy team, bardzo fajny. Mi się podoba. Muszę, muszę go sobie dodać e, do potencjałów. Mam nadzieję, że kiedyś będę wystarczająco sprytny, żeby go grać. Może mnie nauczysz, ale wątpię. Natomiast tak bym powiedział, że trochę szkoda, bo tak jak na początku mówiłeś, że Twój ulubiony box tej edycji lub tej tego sezonu, dwa znakomite teamy, ten Brood Brother troszeczkę mocniej wyszedł, i mam takie wrażenie, że ludzie o Jagerów trochę zapomnieli. Tak, ale to jest, to jest częste zjawisko, niestety. Pamiętam jeszcze o taką sytuację z początku, kiedy Ty jeszcze. W ogóle jeszcze bardzo długo do momentu na osi, czasu, w którym zaczęłeś grać Kiltima, czyli jak wyszli Pathfinderzy i Nowitiatki. Nowitiatki były absurdalnie overlooked. Nikt tym praktycznie nie grał, i wszyscy myśleli, że one są słabe. Potem się okazało, że musieliśmy je nerfić, bo tau było tak połamany na wyjściu. Ono było tak po prostu odklejone od tej gry, jakby ktoś wsadził z zupełnie innego systemu, że ci brat, broderzy by teraz wyglądali jak uboga panna na wydaniu. W sensie tak, tak, jak mocni są teraz. Dobra, rozumiem. Mateusz, dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za wszystkie komentarze. Jest tutaj dużo do, do, do posłuchania i żeby, że można się nauczyć sporo od tego. Czy jeszcze jakiś komentarz przed zamknięciem? Nie, no też Ci chciałem podziękować. I dajcie znać w komentarzach, bo ja generalnie, jak opowiadam o tych teamach, to staram się właśnie rzucać takie protipy, trochę więcej tego kontekstu. I dajcie znać, czy to Wam pasuje, czy Wam to nie pasuje, czy woli, wolelibyście takie bardziej yy, suche opowiadanie o tych teamach, przedstawianie tych zasad. No bo jak tak, to po prostu będzie musiał być inny gość, tak? <laughs> Co jest całkowicie ok, co jest całkowicie okej, okay, zaznaczam. No to chyba totalnie inny podcast trzeba zrobić, bo ja też nie potrafię. No, dobra. Ale tak, Super. to dziękuję Ci, dziękuję słuchaczom, trzymajcie się. Trzymajcie się, na razie miłego.